Lodowce topnieją w rekordowym tempie. Francuscy badacze alarmują, naukowcy biją na alarm. Lodowce topnieją w rekordowym tempie. Lodowce na świecie topnieją w rekordowym tempie z powodu globalnego ocieplenia, alarmują naukowcy na łamach Nature. Ziemia od 2000 roku traci średnio 267 miliardów ton lodu rocznie, ustalili badacze z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych CNRS. Naukowcy przeprowadzili analizę w oparciu o 500 tysięcy zdjęć wykonanych przez satelity NASA. Stwierdzili, że roczne tempo utraty lodu wzrosło z 227 miliardów ton w latach 2000-2004 do 298 miliardów w latach 2015-2019. Najgorzej w Alpach, na Islandii i Alasce. Od 2000 roku w najszybszym tempie topniały lodowce położone w Alpach, na Islandii i Alasce, podczas gdy tempo topnienia w okresie od 2010 do 2019 roku zwolniło w Skandynawii, na Islandii i wschodnim wybrzeżu Grenlandii. To lokalne spowolnienie mogło być spowodowane anomalią meteorologiczną, która spowodowała wzrost opadów i spadek temperatury, spowalniając utratę lodu, stwierdzili naukowcy. Powodem wzrost temperatur, regionalne zróżnicowanie ubytku masy jest w dużej mierze zdeterminowane przez zmiany opadów atmosferycznych. Z kolei globalne przyspieszenie utraty masy lodowców jest wynikiem wzrostu temperatur, dodali badacze.